tym żyje Kościół. 30 lat istnienia ma za sobą Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Ta rocznica minęła 21 czerwca, rocznica pierwszego spotkania, a naszym gościem dzisiaj jest w związku z tym pan Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i prezes Fundacji Jeden z Nas. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Jak to się zaczęło? Jaka jest historia Federacji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia? 30 lat temu to się zaczęło, to wiemy, ale co się złożyło na taką decyzję o połączeniu sił? Ja wtedy miałem 10 lat, więc nie byłem tego świadkiem, natomiast wiem z opowieści, że rok 92 to jest ten rok przygotowywania ustawy, która ostatecznie w 93 roku została uchwalona, która wyeliminowała z polskiego prawa aborcję, z wyjątkiem tych przesłanek, które zostały w tej ustawie. I organizacje, które chciały tej ustawy, organizacje pro-life, postanowiły się w jakiś sposób zjednoczyć. I tą osobą, która zaprosiła organizację do Senatu, była pani Grześ Kowiak, jakby to był ten początek. Spotkali się działacze społeczni w Senacie, chcieli współdziałać i jakby doszło dzięki temu do sukcesu ustawy z 93 roku. A reszta jest historią, dlatego że po tym sukcesie zrozumieli ci, którzy uczestniczyli wtedy w federacji, że wspólna współpraca daje dużą siłę, że jesteśmy mocnym głosem społecznym, kiedy jesteśmy razem, i od tego czasu, od 30 lat działamy. Tu można by zapytać właściwie, dlaczego w ogóle istnieje federacja, a nie jedna organizacja, no bo federacja, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem sił różnych ruchów obrony życia. Jeśli wszyscy mają jeden cel, to dlaczego jest tyle ruchów? Zdaje się, przy założeniu było ponad 100 przedstawicieli różnych ruchów i organizacji. To dobrze? To jest siła, czy to jest słabość na zasadzie jakiegoś podziału? Nie, nie potrzebujemy monopolu. Potrzebujemy ludzi, którzy działają lokalnie, którzy chcą w swoich miastach, województwach pracować. I mamy różne charyzmaty, prawda? Niektórzy pracują bardzo mocno charytatywnie, pomocowo, budujemy domy samotnych matek, niektórzy zajmują się edukacją młodych, więc jakby organizacja jest silna różnorodnością działań, które podejmuje, a nie jakimś takim monopolem i jednogłosem. Każdy z nas pracuje na rzecz ochrony życia, natomiast te charyzmaty są bardzo różne, różne są też temperamenty, mamy bardzo wielu liderów, więc myślę, że taki monopol byłby niemożliwy i wręcz szkodziłby, dlatego że każdy z nas ma różne talenty i robi to w swoich lokalnych społecznościach, co uważa za cenne, i niekoniecznie to, co sprawdza się w Krakowie, sprawdziłoby się w Szczecinie czy Gdańsku. Więc tak, federacja powinna być federacją różnych organizacji, różnych ludzi, różnych temperamentów, ale powinna być federacją, taką platformą, gdzie ta synergia się spotyka i gdzie ta współpraca, wymiana doświadczeń ma miejsce. I co udało się osiągnąć dzięki temu, że przez 3 dekady już właśnie jesteście zrzeszeni, skupieni w ramach jednej federacji? No, największym sukcesem był ten sukces początkowy, czyli uchwalenie ustawy z 93 roku. Potem federacja odegrała bardzo ważną rolę w roku 97. Pamiętamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, profesor Zoll, dzięki któremu udało się to rozwodnienie ustawy za życiem wyeliminować. Ta przesłanka społeczna okazała się niekonstytucyjna. Federacja zawsze w takich sytuacjach trudnych politycznie, również w 2020 roku, mówiła o jednym głosem, wspierała działania za życiem, nawet takie dosyć kontrowersyjne, gdy postanowiliśmy jednogłośnie opowiedzieć się przeciwko karalności kobiet w aborcji, które niektóre organizacje próbowały promować. Tutaj wsparł nas w tym nawet episkopat. Więc myślę, że takie działania z jednej strony lokalne naszych organizacji, zrzeszonych federacji, ale z drugiej strony, kiedy właśnie trzeba przemówić jednym głosem, są i będą siłą federacji.
Państwo w swoich celach mają, to o tym mówiła wiceprezes niedawno, budowanie wsparcia dla kobiet w ciąży i ukazywanie piękna maleńkiego, nienarodzonego jeszcze dziecka. To jest właśnie istota pracy Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, tak mówiła Ewa Kowalewska. I to jest takie pozytywne podejście, bardzo ujmujące. Z drugiej strony wiemy, że federacja, a może po prostu poszczególne niektóre organizacje spotykały się z dużą krytyką, na przykład za wystawy, które w miastach były ustawiane ze zdjęciami dzieci po aborcji właśnie tych płodów. No i tutaj opinia publiczna czasem była przeciwko wam, mówiąc, że to jest, no to źle wpływa na dzieci, które idą ulicą i to widzą, ale to generalnie nie tędy droga. Która droga w takim razie bierze górę, że tak powiem, w działaniach federacji? Czy w ogóle jest jakiś taki wiodący rys? W federacji nie ma organizacji, które tego typu wystawy pokazują na polskich miastach. My chcemy działać w oparciu właśnie o bardzo pozytywny przekaz. Ochrona życia nie powinna generować złych emocji czy polaryzować społeczeństwo, ale powinna je jednoczyć. I można powiedzieć tak skrótowo, że budujemy federacje i organizacje, które są w niej, w oparciu o archetyp opiekuna. To znaczy, a nie wojownika. To znaczy, że my chcemy, żeby kobieta, która rozważa aborcję, nie bała się do nas przyjść, nie bała się przyjść szukać pomocy. Chcemy, by nie czuła się osądzona, tylko chcemy, by powiedziała: słuchajcie, mam problem, a nie wiem, czy chcę być w ciąży, nie wiem, czy chcę mieć to dziecko. Wtedy próbujemy pomóc, próbujemy sprawić, by tą ciążę donosiła. Generalnie rzecz ujmując, dla nas jest bardzo ważne, żeby federacja jednoczyła, żeby federacja była takim głosem, który próbuje jednoczyć, a nie polaryzować społeczeństwo. I wydaje nam się, że wszystkie działania, które wydają się być działaniami za życiem, ale jednocześnie polaryzują polskie społeczeństwo, które sprawiają, że jest jakaś awantura, tak jak po lewej stronie. Dzisiaj czy wczoraj słuchaliśmy pani Marii Lempart, jakby to przemówienie było głęboko polaryzujące. Wydaje nam się, że ci, którzy chcą chronić życie, nie powinni mówić takim językiem, nie powinni polaryzować, tylko powinni jednoczyć. Macie Państwo doświadczenie, że taka droga jest, będzie tą drogą skuteczną, jeśli chodzi o cel Waszego działania? No bo spektakularnie, no niestety, w przestrzeni publicznej wybierają różnego rodzaju organizacje, także partie polityczne, język polaryzacji, bo wiemy, że on jest spektakularny, bo wiemy, że on bazuje na takich często negatywnych niestety emocjach, ale on będzie takim głośnym językiem. A takie działanie u podstaw, działanie właśnie skierowane do tych konkretnych kobiet, które podejmują być może jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu, no to jest często takie działanie niespektakularne, ciche, gdzieś tam w zaciszu pokoju, w zaciszu jakiejś instytucji, w zaciszu relacji pomiędzy dwiema, trzema osobami. Jak z takim działaniem przekuć się do przestrzeni medialnej i czy macie poczucie, że odnosicie tutaj sukces? Pytanie jest właśnie, czy naszym celem jest przebijanie się do przestrzeni medialnej, czy jesteśmy tą cichą większością, która wykonuje olbrzymią pracę u podstaw, pomaga tysiącom kobiet. I wydaje mi się, że to jest ważniejsze. Być może pewne działania byłyby właśnie te polaryzujące, o których pani redaktor wspomniała, bardziej medialne i bardziej spektakularne, ale pytam się, co te organizacje robią na płaszczyźnie działalności pomocowej, na bezpośrednim pomaganiu matkom, bezpośrednim pomaganiu tym kobietom, które rozważają aborcję, ile domów samotnych matek wybudowało, ile pieluch rozdało i tak dalej, i tak dalej. Wydaje nam się, że być może owszem, te działania, które podejmuje federacja, czy bardziej konkretnie organizacje w niej zebrane, może są mniej spektakularne, ale są o wiele bardziej potrzebne i o wiele bardziej prawdziwe. Generalnie to świadectwo, które daje wiele organizacji, a spójrzcie choćby na Fundację Małych Stópek ze Szczecina. Podobno jedno z bardziej
zaświadczonych miejsc w Polsce, gdzie najmniej ludzi chodzi do kościoła, przyjmuje komunię świętą, a mają największy marsz dla życia w całej Polsce, nawet Warszawa ich nie przebiła. Zobaczcie, co ksiądz Tomek robi i ile domów wybudował, jakie dzieła ma i ile palet różnych rzeczy potrzebnych dla kobiet z dziećmi każdego tygodnia ta fundacja wysyła. To są działania może nie bardzo medialne, bo o księdzu Tomku nie mówi się w wiadomościach, ale wydaje mi się, że one się bronią bez żadnego problemu. 30 lat ma za sobą Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. O niej dzisiaj rozmawiamy, nie tylko o samej federacji, ale też o różnych działaniach, także tych najnowszych, które nas czekają, bo przecież raptem kilka dni temu w Sejmie znów pojawił się projekt obywatelski ustawy, który miał z kolei mocno liberalizować przerywanie ciąży do 12 tygodnia życia, miało to być dopuszczalne. Rozmawiamy dzisiaj o tym z Jakubem Bałtroszewiczem, prezesem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i prezesem Fundacji Jeden z Nas. Za chwilę wracamy. 21 czerwca w miniony wtorek minęło 30 lat działalności Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Z jej prezesem Jakubem Bałtroszewiczem rozmawiamy z tej okazji w dzisiejszym programie. No i pytanie także o to, czy metody, które znamy na przykład z amerykańskich filmów, da się zastosować w Polsce, bo wiemy, że tam obrońcy życia działają w taki sposób rzeczywiście bardzo, bardzo mocno i precyzyjnie i osobiście skierowany do kobiet, które planują czy rozważają decyzję o rozwiązaniu swojej ciąży, o aborcji, idą do kliniki, a tam czekają przed wejściem obrońcy życia i starają się zachęcić do tego, żeby podjęły decyzję za życiem. Czy to tak już w tej chwili w Polsce też wygląda, czy może tak wyglądać i czy powinno tak wyglądać w Polsce? To znaczy, w Polsce nie ma klinik takich stricte aborcyjnych. Jeżeli dokonuje się aborcji z jednej z przesłanek, które dozwalają na nią, czyni się to w szpitalach. Wiemy, że... Krótko mówiąc, nie bardzo jest miejsce, gdzie mogliby się obrońcy ustawić, wiedząc, że tam na pewno przyjdzie taka kobieta, tak? Jest taki wyjątek, bo tutaj byłbym nieszczery, gdybym nie powiedział o tym, że te działania pod szpitalami na Podkarpaciu dały taki efekt, że na Podkarpaciu aborcji się nie dokonuje. Tam była taka słynna sprawa ze szpitalem Pro Familia, pod którym się modlono, więc był taki wyjątek. Natomiast regułą jest raczej to, że chcemy docierać do tych matek, które rozważają aborcję, im pomóc, prawda? Chodzi mi, bardzo ważne jest jakby zmiana mentalności polegająca na tym, że mówi się, a dokonałam aborcji, bo mam za małe mieszkanie i to jest w porządku, a oddałam dziecko do adopcji, o, jestem wyrodną matką, prawda? Musimy pokazywać, że aktem miłości jest oddanie dziecko do adopcji, oddanie go do okna życia, że nie ma nic wyrodnego w tym, że matka nie jest gotowa na rodzicielstwo, bo czasem jest zostawiona przez ojca swojego dziecka i czasem po prostu nie jest na to gotowa, ale dała to temu dziecku życie i sprawiła, że ktoś inny może je pokochać. Mamy bardzo wiele par bezpłodnych w Polsce, mamy ludzi, którzy takie dzieci chcą przyjąć. W związku z tym musimy pracować nad tym, żeby to adopcja była aktem miłości, a aborcja była aktem bycia wyrodną matką. Tutaj potrzebna jest ta zmiana. Myślę też, I bardzo nam na tym zależy, żeby kobiety nie bały się obrońców życia, żeby nie bały się moralnego osądzenia, że są złe, że w ogóle to rozważają, bo kobieta często rozważając aborcję, jest to pewien krzyk rozpaczy. Mówimy dzisiaj o kryzysie ojcostwa. Fundacja Jeden z Nas założyło 5 facetów i mówiono do nas, co mężczyźni mają wspólnego z aborcją. Tym się powinny zajmować wyłącznie kobiety. A to jest bardzo przewrotne, bo generalnie jeżeli jest ciąża, jest kobieta w ciąży, nosi to dziecko pod swoim sercem, to gdzieś tam ten mężczyzna jest. I w momencie, w którym pojawia się informacja o tym, jestem w ciąży, to ten mężczyzna powinien przyjść i powiedzieć, okej, może jesteśmy niegotowi, może nie mamy pieniędzy, może nie mamy warunków, ale jestem tu dla ciebie, kocham cię, zaopiekuję się tobą. Jeżeli mężczyzna byłby dojrzały, aborcji by właściwie nie było, takie jest nasze zdanie. Problem aborcji na świecie jest problemem jakiegoś kryzysu męskości. Zauważcie też Państwo to hasło, twój brzuch, twoja sprawa, jest niezwykle przewrotny, wręcz makiawieliczny, bo mamy sytuację, w której to hasło całkowicie pozbawia odpowiedzialności mężczyzny. Przecież to jest twój brzuch, a więc twoja sprawa.
Natomiast jest taki bon mot, no, niepokalane poczęcie było tylko jedno, tak? W związku z tym, jeżeli jest brzuch, to znaczy, że ten mężczyzna powinien gdzieś być i powinien wziąć odpowiedzialność za kobietę, która nosi również jego dziecko pod swoim sercem. Jakie macie Państwo doświadczenia z takiej współpracy międzynarodowej, bo Pan jest też sekretarzem generalnym Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka One of Us. Jak ta współpraca wygląda i czy to jest tak, że Polska uczy się od innych, czy raczej naucza innych w tej sprawie? Trochę jest tak, ja to mówię z pewną nieśmiałością, ale mówi się o nas jako o duszy Europy, tak? Jeżeli się cokolwiek w Europie dzieje, my już od 9 lat, w przyszłym roku dziesięciolecie będzie federacja obchodzić, działamy, zrozumieliśmy, że Polska nie obuduje się murem i prędzej czy później, jeżeli coś się w Europie złego dzieje w sprawach związanych z życiem, to do Polski wejdzie, więc my musimy się nawzajem wspierać, musi być taka współpraca na poziomie europejskim, tym bardziej, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i większość prawa, które dzisiaj w Polsce obowiązuje, powstaje w Brukseli, a nie w Warszawie. W związku z tym to działanie na poziomie międzynarodowym jest potrzebne i konieczne, ale gdy cokolwiek się dzieje w jakimkolwiek kraju, ja zawsze słyszę, słuchaj, jesteś z Polski, musisz być sygnatariuszem, potrzebujemy Polski, bo jest pewnego rodzaju symbolem. Nie wiem dlaczego do końca, czy chodzi o Jana Pawła II, czy o jakieś inne działania, czy dlatego, że nasze prawo jest jednym z najlepszych w Europie, ale z całą pewnością takie oczekiwanie na poziomie europejskim jest i działamy, tak? Wiemy, że dzisiaj w Parlamencie Europejskim właściwie do każdego prawa wpychana jest aborcja. Jeżeli chcesz współpracować z Unią Europejską, a jesteś krajem spoza Unii, no to musisz wyznawać wartości europejskie. Jakie są wartości europejskie? No oczywiście prawa człowieka, a prawa człowieka to prawa seksualne i reprodukcyjne i aborcja. Tego typu język jest wpychany w niemal jakby każdy akt prawny uchwalany przez Parlament Europejski, dlatego bardzo ważna jest ta współpraca i próba walki z tym właśnie na poziomie europejskim, a nie tylko lokalnym. Przed kilkoma dniami mieliście zjazd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, a jednocześnie w ostatnich dniach w Sejmie był rozpatrywany obywatelski projekt, który mocno popierała lewica, między innymi środowiska liberalne. Projekt ustawy, która miała prowadzić do tego, żeby zliberalizować przepisy i żeby do 12 tygodnia życia dziecka można było pozbawić go życia po prostu w łonie matki. No to nie przeszło, to zostało odrzucone. Ale to pokazuje, że cały czas jest w społeczeństwie wrzenie. Ono się oczywiście uspokoiło po tych protestach ubiegłorocznych i błyskawicach i orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, ale coś się dzieje i dziać będzie. Jak przewidujecie, jak ta sytuacja będzie się rozwijać? Projekt oczywiście był całkowicie niekonstytucyjny, bo jak można zgłaszać projekt ustawy o tym, że jest aborcja bez ograniczeń do 12 tygodnia trwania ciąży, a jednocześnie pamiętać o wyrokach Trybunału z 97 i 2020, który całkowicie potwierdzał, że polska konstytucja chroni życie, ale ten projekt musiał być zgłoszony, dlatego że w interesie lewicy jest polaryzacja społeczeństwa, podgrzewanie tego sporu. No na pewno takie kolejne projekty będą się pojawiać, dlatego że strajk kobiet pokazał, jak duży kapitał i finansowy, i polityczny tego typu działania podejmują. Natomiast my chcielibyśmy prosić lewicę, żeby wróciła do swoich korzeni, by była wrażliwa społecznie, byśmy zaczęli rozmawiać o prawdziwych problemach polskich rodzin, polskich kobiet, czyli jak rodziny wychowujące dzieci chore i niepełnosprawne są zaopiekowane przez państwo, jaka pomoc socjalna dla nich jest szykowana, jaka jest ścieżka, czy szybka do rehabilitacji, jak można poprawić komfort życia tych rodzin, tych dzieci. To są ważne sprawy, o których należy po wyroku Trybunału z 2020 roku rozmawiać, a nie należy zgłaszać projektów, które są z założenia niekonstytucyjne. A macie Państwo takie doświadczenie, że chcecie rozmawiać z politykami, którzy mają władzę dotyczącą chociażby tego, jak mają być przekazywane pieniądze tym, którzy na przykład rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi, którzy tych pieniędzy potrzebują po prostu. I politycy chcą z wami rozmawiać, czy nie chcą? Jak to wygląda? Chcą z nami rozmawiać, oczywiście. Bardzo wiele obietnic pada, prawda? Mieliśmy program Za życiem, który istnieje, z którego na razie niewiele wynika. Minęło
półtora roku, prawie dwa lata w październiku będzie, gdzie mamy wyrok Trybunału i niewiele w tej sprawie zrobiono. Nam chodzi o to, by ten wyrok przestał być kontrowersyjny, by politycy zaproponowali takie zmiany prawne, w których aborcja staje się nie do pomyślenia, w których rodzina, która przyjmuje dziecko chore i niepełnosprawne na ten świat, naprawdę ma taką opiekę ze strony państwa, że wybór życia jest logiką, jest logiczny. Chcemy, by to się dokonało, natomiast no, dużo się obiecuje, dużo wymówek też słyszymy, prawda, bo jest pandemia, bo jest kryzys, jest inflacja teraz. A teraz jeszcze doszła kwestia agresji Rosji na Ukrainie. W związku z tym cały czas czekamy, ale oczywiście cały czas też pukamy do tych drzwi. To jeszcze zapytam o to, co my jako ludzie wierzący, co my jako Kościół, co my jako ci, którzy chcą bronić życia, mamy sobie nie tyle nawet do zarzucenia, co w rachunku sumienia, czego nie zrobiliśmy albo powinniśmy zrobić, bo pan też wspominał o pomocy państwa i ten problem gdzieś tam pojawił się mocno przy tych wszystkich dyskusjach społecznych o życiu dzieci z wadami wrodzonymi, często głębokimi upośledzeniami. Tym rodzinom, którym takie dziecko się rodzi, trzeba bez wątpienia pomóc. I to już na etapie przed podjęciem decyzji, co dalej, o życiu, za życiem lub nie, ale też potem, kiedy się już dziecko urodzi, kiedy zgodnie z przepisami lub nie doprowadzimy do tego, żeby ono żyło, potrzebują pomocy. I państwo może być niewydolne, być może nie pomoże w wystarczającym stopniu. Czy my, czy ludzie obrońcy życia powinni to wziąć na siebie, żeby mieć spokojne sumienie, że zrobiliśmy co tylko się dało, nie tylko w takiej warstwie werbalnej? Pan redaktor wszedł od takiego założenia, co my ludzie wierzący, prawda? Ja bym, powiem, może to będzie kontrowersyjne, ale ja bym oddzielił... Ja się domyślam, że pan powie, że nie tylko wierzący bronią życia. Tak. Ochronę życia bym oddzielił od wiary, dlatego że fakt poczęcia jest faktem biologicznym. Tutaj nikt z nim nie dyskutuje i wydaje mi się, że owszem, dla wielu obrońców życia działanie w tej sferze wynika z wiary, ale niekoniecznie musi. Wydaje mi się, że dla tych, którzy wierzą w Pana Boga, wierzą również w moc modlitwy i tutaj ta modlitwa za dzieci nienarodzone powinna być nieustanna, powinna trwać. Mówimy też o takich pięknych działach jak adopcja dzieci poczętych, więc dla ludzi wierzących potęga modlitwy jest bardzo ważna. Natomiast jednym z największych zarzutów, którymi się spotykamy, jest to, że generalnie dziecko interesuje nas, kiedy jest w brzuchu mamy. Kiedy się urodzi, to się przestajemy tym interesować, bo się urodziły. Musimy z tym stereotypem walczyć, musimy robić wszystko, by rodziny, które przyjmują te dzieci, chore czy niepełnosprawne, nie czuły się same, nie czuły się zostawione. I kiedy mówię o państwu, to mówię, że są konieczne rozwiązania systemowe, bo organizacje pozarządowe, nawet z przepięknymi bazami darczyńców, którzy wpłacają tysiące złotych każdego miesiąca, nie będą w stanie rozwiązać systemowo tego problemu rodzin, które naprawdę potrzebują zarówno wsparcia socjalnego, jak i konkretnych rozwiązań w służbie zdrowia, tak by nie czekać w kolejkach, kiedy każdy tydzień zwłoki w rehabilitacji pogarsza stan tego dziecka. Więc to są takie rozwiązania systemowe i tutaj my jako organizacje pozarządowe nie możemy więcej zrobić niż apelować. Natomiast owszem, jest konieczność stworzenia i teraz nie wiem, czy to będzie systemowe, czy organizacje pozarządowe to udźwigną, sieci hospicjów perinatalnych w Polsce. Bo kiedy mówimy o dzieciach chorych czy niepełnosprawnych, to często się to sprowadza do dzieci na przykład z trisomią 21 genu, czyli zespołem Downa. Te dzieci nie potrzebują jakiejś większej opieki, są przepełnione miłością, kochane i cudowne dzieciaki. Jeżeli ktoś miał z nimi styczność, to wie, jacy to są wspaniali ludzie i że ta choroba genetyczna zupełnie nie przeszkadza, ale są również takie dzieci, które rodzą się z wadami letalnymi, gdzie to życie jest bardzo krótkie i w tych hospicjach perinatalnych powinni rodzice i to dziecko znaleźć przestrzeń do tego, by po pierwsze nie cierpieć, opieka paliatywna tego dziecka, kiedy ono będzie nawodnione, pozbawione bólu, a po drugie opieka psychologiczna dla rodziców, gdzie oni będą mieli przestrzeń, by się pogodzić z utratą dziecka, ale by móc je jednocześnie powitać i pożegnać. Są takie działania, kiedy
to dziecko godnie odchodzi, nie poprzez aborcję, nie poprzez odczłowieczanie go, gdzie po prostu usuwa się płeć i temat się kończy, ale to jest ten moment, kiedy ci rodzice mogą to dziecko poczuć, poczuć jego ciepło, przytulić, może zostawić sobie odcisk jego stópki na pamiątkę, a w końcu też ochrzcić, jeżeli są wierzący, i pochować. To jest potrzebne i tego typu instytucje powinny powstawać i być może rzeczywiście Kościół czy ludzie zaangażowani religijnie mogliby wspierać powstawanie tego typu przestrzeni. Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, prezes Fundacji Jeden z Nas, był dzisiaj naszym i Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.